Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Hrukowicz, polski kurs Blendera. W tej części kursu chciałem powiedzieć kilka słów na temat tekstu. No i zaczniemy może od takiego małego wstępu, że tekst widać teraz na ekranie. Jest to tekst wpisany z polskimi literami, chociaż może się wydawać, że jest to w Blenderze niemożliwe. Aby zacząć, może zacznijmy od samego początku, pokażę jak to się robi. A więc tak. Na początku, aby dodać zwykły tekst, czyli obiekt tekstowy, naciskam Shift A i wybieram z menu polecenie tekst. Powoduje to, że pojawia mi się taka płaska kreska, ale już wiemy, że jest to tekst wstawiony prostopadle od góry. Leży płasko, a widzę go teraz od przodu, ponieważ mam widok od przodu. Jeżeli przekręcę swój widok, to łatwo się okaże, że moim tekstem jest właśnie słowo tekst. Teraz to słowo mogę edytować. Z tym, że nie ma takiego normalnego trybu edycji, w którym mogę przesuwać poszczególne wierzchołki, ale za to mogę edytować poszczególne litery. Jeżeli wcisnę przycisk Tab, w tym momencie jestem w trybie edycji, mogę się strzałkami przesuwać po tekście, mogę kasować litery, dodawać nowe, bez żadnego problemu to działa. Ok? Działa także na przykład Ctrl Backspace, Ctrl ze strzałkami do skakania naprzód i koniec słowa. Mogę wcisnąć Enter, pisać kolejną linijkę i tak dalej. Więc jest to taki dość prosty edytor, który cały czas jest ustawiony w oknie 3D i w tym oknie 3D mogę sobie spokojnie pisać. Mogę nawet zaznaczyć pewien fragment tekstu, wyciąć go do schowka przez Ctrl-X, przez Ctrl-V wkleić. Bez żadnego problemu to działa. Natomiast jeżeli chciałbym napisać jakieś polskie znaki, na przykład żółć, to nie pisze się nic, chociaż jak widać było tutaj na podglądzie, wpisałem wszystkie cztery litery. Więc może zróbmy sobie prostszy przykład. Napiszę może na początku słowo może kapeć. Ok? I teraz to słowo kapeć nie ma ostatniej litery i podczas jej wpisywania kursor w ogóle się nie przesunął. Ten efekt bierze się stąd, że font, którego używam teraz, czyli popularnie mówiąc czcionka, nawiasem mówiąc czcionka to nie to samo co font. Font to jest właśnie krój, którym piszę, a czcionka to ten taki metalowy klocek używany w drukarni. No dobrze, ale jeżeli wpisuję litery, brakuje w moim foncie takiej litery jak ci. W związku z tym ona się nie pojawia. I teraz, aby zmienić litery i w ogóle zmienić font, żeby się pojawiło to moje ci, muszę przejść do panelu z prawej strony, kliknąć w zakładkę danych obiektu i tam mam cały zestaw ustawień dotyczących fontów. Jest ich dość sporo i wbrew pozorom można z fontami zrobić naprawdę bardzo dużo rzeczy w Blenderze. Teraz podstawowa sprawa to wybór odpowiedniego fontu. Fonty, które potrzebuję do pisania albo do robienia jakichś innych efektów mogę łatwo znaleźć w internecie. Zatem jeżeli uruchamię sobie przeglądarkę, wpiszę na przykład słowo free fonts, to znajdę ileś tam hitów, w tym momencie jest to 35 milionów stron, chociaż tak naprawdę to nie są wszystkie poświęcone fontom. I od razu widać 1001 free font, nie polecam tej strony, ponieważ tamte fonty są niestety płatne. Natomiast dafont jest to strona, na której mogę znaleźć całkiem niezłe fonty, na przykład wybiorę sobie jakiś font z serii Science Fiction. Zobaczymy co tam jest, nie ściągajmy jeszcze tych fontów, a proszę, jakieś gwiezdnowojenne klimaty mamy, Batmany, inne rzeczy i takich stron z podglądem fontów jest 49 akurat w tej jednej kategorii. No dobrze, poszukajmy może czegoś, Counter Strike, widzę StarCraft, no super, wszystkie ładne kształty, ale to co bym chciał, to bardziej taki widok w stylu LCD na przykład, czy kwadratów, zaraz zobaczymy czy coś będzie, ta mi się na przykład bardzo podoba. Jest fajnie zrobiona, ta jest też bardzo ciekawa, no ale nie będziemy teraz oglądali fontów, po prostu ściągniemy jeden z nich. I teraz tutaj jest font, który nazywa się Kubik. Ten font od razu ma przycisk Download i jest dostępny dla osobistego użytku. Więc nie można go sprzedawać ani na nie zarabiać, ale do naszych prac się może przydać. Zapiszę sobie taki font na dysku i teraz otworzę to archiwum w zwykłym menedżerze archiwów. Jak wiecie, pracuję pod Linuxem, akurat ten system bardzo mi odpowiada. I tym razem zrobimy sobie wszystko klikając myszą, prawie tak jakby to był Windows. Więc na początku rozpakuję ten font. Więc wybieram plik TTF, to jest akurat plik fontu, naciskam na rozpakowanie i wybieram miejsce, do którego ten font ma być rozpakowany. Zwykle używam struktury katalogów takiej jak katalog TMP na wszystkie zmienne pliki, które się często pojawiają u mnie podczas pracy. I ponieważ ten plik fontu związany jest z wyglądem, a więc z tym jak coś wygląda, to jest w katalogu Look. A w tym katalogu mam jeszcze inne rzeczy, na przykład ikony, jakieś powiedzmy sobie style wizualne i inne rzeczy. Wchodzę do katalogu Fonts, no i tam go rozpakuję. Naciskam rozpakuj, mogę ewentualnie wyświetlić pliki.
No już mam swój katalog z fontami elegancko pokazany. Mój font, który przed chwilką rozpakowałem, nazywa się Cubic i mogę go wyświetlić na podglądzie, używając do tego przeglądarki czcionek, którą mam zainstalowaną. Widać, że nie wszystkie litery w tym foncie będą i on się tak dziwnie dosyć układa, tak chemicznie troszkę, tworząc ciekawe wzorki, ale do czytania tam się za bardzo nie nadaje. Nie ma także polskich znaków z tego, co tu widzę po tej matrycy. Nie szkodzi. Jeżeli taki font mi odpowiada, mogę go nawet zainstalować, ale nie muszę tego robić, bo w Blenderze można te fonty wybierać bez instalacji, one też działają. Mogę nawet ten font przeedytować, jeżeli użyję programu o nazwie FontForge. W tym momencie mam możliwość zmiany każdego, że tak powiem, elementu. Na przykład, gdyby nie podobała mi się literka Z, mogę ją zmienić. Bardzo elegancki, przyjemny program. Jak to mówią, pod Linuxem można zrobić wszystko, co się chce. Ale tego nie będę teraz robił, zamknę program. Weźmy sobie zakończ. To jest starodawny program, widać po interfejsie, że jest bardzo surowy. I teraz wracam do Blendera. Aby mieć font wyświetlany w Blenderze, trzeba pokazać, żeby ten font rzeczywiście działał. I teraz ten font można wybrać z panelu ustawień, tam gdzie jest zakładka font. Mamy tam cztery rodzaje fontów, na przykład font regularny, czyli taki podstawowy, font bold, czyli pogrubiony, italik pochylony i mamy jednocześnie font na jednoczesne pochylenie i pogrubienie. Ja tych fontów kilka mam wczytanych tutaj już i one są wszystkie z polskimi znakami. Jeżeli wybiorę sobie na przykład font Ubuntu, w tym momencie kształt moich liter się zmienia, a jednocześnie dochodzi mi polska litera. No i w tym momencie mogę sobie dalej pisać kapeć ze żółkł na kanapie. Lekko bezsensowny tekst, ale niech sobie będzie jako przykład polskich liter. I teraz, co można z tymi fontami zrobić, wyjaśnię może w następnym tutorialu. Natomiast warto się do tego troszeczkę przyłożyć, ponieważ w razie potrzeby możemy nawet własne fonty zdefiniować i używać ich do pisania. No to już będzie w następnych materiałach. To miał być tylko wstęp, więc zapraszam. Już za moment będę robił następny materiał.